Wiekuistemu niech będzie cześć i chwała, że dzisiaj w Jego świętym, sobotnim dniu jesteśmy razem tu na tym miejscu. Radość nasza jest tym bardziej większa, a przede wszystkim moja osobista. Dlatego chyba, że minęło już ponad 20 lat, jak ostatni raz mogłem usługiwać w tym zborze. Czas biegnie bardzo szybko, który ten czas bardzo przybliża nas do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Bardzo często, gdy spotykamy się, albo przede wszystkim, gdy dotykają nas jakieś problemy, to mówimy, o, gdyby Pan Jezus już przyszedł, żeby już powrócił, żeby to wszystko się skończyło. I tak właśnie, taka właśnie jest wola Boża, gdzie Jezus Chrystus chce powrócić, ażeby swoje dzieci rozproszone po całym świecie zabrać do Królestwa swojego. Dziękuję bardzo, że dostałem takie zaproszenie, zresztą ono już przez wiele lat było ponawiane i dziękuję, że dzisiaj możemy razem studiować Boże Słowo, a podstawą tego są dwa teksty z drugiego listu apostoła Piotra, 3 rozdział, wiersz 10 i 11. Bardzo adwentowe teksty. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniśmy być my w świętym postępowaniu i w pobożności? Wcześniej jest tekst, który odpowiada na niektóre nieraz nasze rozmyślania czy pytania, dlaczego Jezus Chrystus jeszcze nie przyszedł. Przecież świat już jest tak zły. Pan Jezus mówi, że będzie podobny do świata przedpotopowego. Trudno powiedzieć, czy to już tak jest, a może gorzej jeszcze. Ale 9 wiersz jest niezwykle ważny. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Tutaj Pan Bóg mówi, dlaczego On jeszcze czeka z przyjściem. Dlaczego jeszcze lud Boży nie został wprowadzony do Królestwa Bożego? Bo On czeka na nas, abyśmy wszyscy byli gotowi przywitać powracającego w chwale Zbawiciela. I dlatego ten 11 wiersz, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniśmy być my w świętym postępowaniu i pobożności. I właśnie te dwie rzeczy, święte postępowanie i pobożność, chciałbym, abyśmy przez ten czas dzisiejszego nabożeństwa nad tymi słowami osobiście rozmyślali, a Pismo Święte chce nam w tym pomóc. Przygotowanie do nieba musi objąć dwie sfery naszego życia. Święte postępowanie, czyli nasze codzienne życie, i pobożność, czyli nasze życie duchowe. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, w 1 liście, w 5 rozdziale i 23 wierszu mówi tak. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz
i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tutaj apostoł Paweł wspomina trzy rzeczy. Duch, dusza i ciało mają być przygotowane na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Duch, czyli nasz intelekt, władze umysłowe, świadomość. Dusza, czyli uczucia, miłość, współczucie, miłosierdzie, ale także nienawiść i zemsta. I wreszcie ciało, to nasza struktura fizyczna. To wszystko ma być przygotowane, apostoł Paweł mówi, aby było bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy wszyscy ludzie będą gotowi, gdy Jezus Chrystus przyjdzie? To niezwykle ważne pytanie. Jezus Chrystus wypowiadał albo uczył w wielu przypowieściach, albo poprzez wiele przypowieści chciał ludziom pokazać ważność niektórych spraw. I w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale i w wierszu 10, gdzie mówi o 10 pannach oczekujących powrotu Jezusa Chrystusa, 25 rozdział i 10 wiersz powiada tak. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Te, które były gotowe, aby duch wasz, dusza i ciało były przygotowane na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. My żyjemy w tym czasie, kiedy musimy podjąć troskę o to, aby to przygotowanie zostało ukończone. Ono nie może trwać, bo wreszcie Jezus Chrystus przyjdzie i tam właśnie czytaliśmy. Te, które były gotowe, inne odeszły kupować, bo brakowało jeszcze niektórych rzeczy, ale już nie weszły z Chrystusem na wesele, z oblubieńcem na wesele. Inny bardzo ważny tekst znajdujemy u proroka Izajasza w 10 rozdziale, wiersze 20 do 22, gdzie jest powiedziane: stanie się w owym dniu reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu Świętym Izraelskim. Resztka nawróci się, resztka Jakuba do Boga Mocarza, a choćby twój lud Izraelu był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. A więc nie wszyscy będą przygotowani. I dlatego Słowo Boże mówi o dołożeniu wszelkich starań, aby nasze święte postępowanie, czyli nasze życie duchowe, życie i nasze życie duchowe, czyli pobożność, były we właściwym stanie na przyjście Jezusa Chrystusa. Co to znaczy święte postępowanie? Pan Jezus pewnego razu, szczególnie to było na górze błogosławieństw, w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i w 16 wierszu czytamy, że Jezus mówi: tak, niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesie. Czyli przygotowanie do Królestwa Bożego to światłość dla ludzi, wśród których żyjemy. I każdy adwentysta dnia siódmego jest taką światłością.
wydaje pewne światło. Ale ci, którzy jeszcze pamiętają różnego rodzaju światła poza światłem elektrycznym, na przykład lampę naftową, to wiedzą, że ta lampa naftowa mogła wydawać światło jasne, ale mogła kopcić, mogła, jeżeli nie była właściwie oczyszczona, jeżeli nie był ten knot właściwie pod opływowym kształtem obcięty, to on wtedy kopcił. Bracia i siostry, zastanówmy się, jak wygląda moje życie w tym świecie, w którym żyjemy. Czy ludzie widzą światłość? Czy ludzie mogą w jakimś sensie chodzić w tej światłości? A przecież tak mówi Pismo Święte. Ludzie w naszych słowach, zachowaniu, współczuciu muszą zobaczyć Jezusa Chrystusa. Muszą Go zobaczyć tak, albo widzieć Go tak, jak czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 5 rozdziale i wierszu 24. Tam jest przedstawiony człowiek, który żył w świecie przeznaczonym do zagłady przez potop, a jednak chodził z Bogiem. Krótki tekst, który mówi o Henochu, który chodził z Bogiem i potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Enoch chodził z Bogiem. Enoch jest przykładem dla ludzi żyjących w ostatnim czasie. Życie Enocha było pełne Bożej harmonii. Chodził z nim. Ludzie współcześni Enochowi szydzili z niego, że to jest jakiś nienormalny człowiek. Zachowuje się zupełnie inaczej. Nie gromadził bogactwa, nie myślał o zapewnieniu sobie tutaj bogactw na ziemi. Żył zupełnie innym życiem. I w książce Patriarchowie i Prorocy na 72 i 3 stronie jest opisane życie Enocha. Mówi, żył w świecie znajdującym się w ostatecznym rozkładzie, w świecie przeznaczonym do zagłady. Mimo to żył w tak ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, że nie mógł jak inni podlegać prawu śmierci. Tak ściśle zjednoczony z Bogiem. Ci, którzy zostaną wykupieni z ziemi, w czasie drugiego przyjścia Chrystusa będą musieli osiągnąć stopień świętości jak ten wielki prorok. Wówczas również jak za czasów przedpotopowych zapanuje zło w świecie, ludzie pójdą za głosem swego przewrotnego serca, będą się buntować przeciwko autorytetowi niebiańskiemu. Lecz znajdą się wówczas ludzie podobni do Enocha, o czystym sercu i oddani Bogu. Będą oni wypełniać wolę Bożą, aż staną się odbiciem światła Chrystusowego. Ludzie ci podobni jak Enoch będą mówić o drugim przyjściu Chrystusa i ostrzegać przed sądem Bożym. Życie sprawiedliwych będzie tak, że i wówczas przykładem i pełnym potępienia dla grzechu. I tak jak Enoch został wzięty do nieba przed nastaniem potopu, tak samo sprawiedliwych, którzy żyć będą w tym okresie, Bóg zabierze z ziemi, ratując ich przed zagładą ognia. Życie Enocha jest przykładem dla adwentystów, albo powinno być przykładem dla adwentystów dnia siódmego żyjących w czasie końca. Będą to ludzie, którzy pobożność, życie po Bożemu będą uważali za najważniejsze i to będzie dla nich wielką chlubą.
Oto przykład postępowania, o którym mówi Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus mówi w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w tej arcykapłańskiej modlitwie, gdzie Jezus modli się, prosi za pojedyncze osoby, ale także prosi za tych, którzy przez słowo Ewangelii uwierzą w Niego i będą przygotowywać się, by z Jezusem Chrystusem znaleźć się w Królestwie Bożym. To 15 i 16 wiersz 17 rozdziału Ewangelii Jana. Nie proszę, Pan Jezus mówi, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Oni są światłością tutaj na ziemi. Oni świecą, oni przedstawiają we właściwym świetle charakter Boży. Oni nie należą do tego świata. Oni nie postępują według modły tego świata albo nie biorą wzorców postępowania z tego świata. Każdego poranka, rozpoczynając nowy dzień, poświęćcie siebie i wasze dzieci Bogu. Nie układajcie szczególnych planów na miesiące i lata. Nie do was należy takie planowanie. Wam dany jest jeden krótki dzień. Tak pracujcie w tym duchu dla mistrza, jakby to był ostatni dzień waszego życia. Przedłużcie wszystkie plany Bogu, niech zostaną zrealizowane albo zaniechane. Tak jak wskaże ten, który jest dalekosiężny, który się nie myli. Nasze plany podporządkowane woli Bożej, czy takimi jesteśmy w świętym postępowaniu w swoim życiu? Bo ten Bóg, z którym powinniśmy chodzić tak jak Enoch, on ma wypełnić każdy dzień naszego życia. Czy całkowicie spolegamy na Bogu i Jego Słowie? Apostoł Piotr mówi, jakimiż powinniśmy być w świętym postępowaniu. Ale wspomina też o drugiej części, o pobożności, czyli wspomina o życiu duchowym. Jak powinno wyglądać życie duchowe Bożego ostatka? To 14 wiersz drugiego listu Piotra, z którego już czytaliśmy niektóre fragmenty. Drugi list Piotra, 3 rozdział i wiersz 14. Przeto umiłowani, oczekując, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Nim Pan przyjdzie po raz ostatni, to cytat z Wielkiego Boju, 320 strona, nim Pan przyjdzie po raz ostatni na ziemię, by sądzić ludzi, wśród Jego wiernych nastąpi powrót do pierwotnej pobożności, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich. Duch Święty i moc Boża zostaną wylane na Jego dzieci. Tu niezwykle ważne jest słowo, gdy mowa jest o pobożności, to mówi w ostatnim czasie nastąpi, w czasie dokonanym, powrót do pierwotnej pobożności, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich. Taki stan duchowy Kościoła musi być, czy tych, których Pan Bóg zabierze do Królestwa Bożego. A jaki był ten stan duchowy? Popatrzmy na Dzieje Apostolskie, rozdział 2. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział i tam wiersz 42. I tutaj czytamy następujące słowa.
i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Jedność z Bogiem i jedność z Jego prawdą. To była pierwsza rzecz, która łączyła zbór apostolski i wtedy życie pobożne czy życie religijne było na najwyższym poziomie. A kiedy czytamy Księgę Objawienia, to ten pierwszy zbór apostolski jest przedstawiony, jak pamiętamy, tam są przedstawione te zbory w różnych kolorach, to zbór apostolski był przedstawiony w kolorze jakim, jeżeli pamiętamy? Białym, czystym. I tu mówi do takiej pobożności, do takiego stanu, poziomu duchowego musi dojść Kościół, zanim Jezus Chrystus przyjdzie. Jedność z Bogiem, jedność w Jego prawdzie. Trwali w nauce apostolskiej. A wierzący byli tak spojeni ze Słowem Bożym, że apostoł Paweł przedstawia dwa zbory. Dobre zbory, wierzące zbory. Ale mówi, ten jeden był zacniejszy, dlatego że on sprawdzał to, co słyszeli. Nie szedł za żadną nauką, jeżeli nie sprawdził ją ze Słowem Bożym, czy te rzeczy tak się mają. Jedność w naukach apostolskich to poziom duchowy. Jedność między sobą jako wierzących to druga bardzo ważna rzecz. Bóg zespalał ich i mówi, było, żyli tak, jakby mieli jedno serce i jeden duch. Jeden dbał jeden o drugiego. To była ta wspaniała, serdeczna, chrześcijańska atmosfera. I jedność w modlitwie. Jeżeli jest jedność z Bogiem, jedność w nauce apostolskiej, jeżeli jest jedność między wierzącymi, to będzie jedność w modlitwie. To się nie da pominąć niektórych rzeczy. Popatrzmy na te elementy, te trzy elementy pobożności. Jedność z Bogiem i Jego prawdą. Społeczność z Bogiem uszlachetni charakter i życie. Ludzie będą nas znali z tego, z czego znali pierwszych uczniów, z tego, że byliśmy z Jezusem. To doświadczenie będzie dla pracowników źródłem ich mocy. To niezwykle ważne zdanie. Moc pracowników Słowa Bożego jest właśnie w jedności, nie w rozbieżności, nie w obchodzeniu siebie, ale w jedności. To doświadczenie będzie dla pracowników źródłem ich mocy, jakiej nic innego dać im nie może. Nie możemy pozwolić, aby cokolwiek tej mocy nas pozbawił. Jedność między sobą. To niezwykle ważne. Nieraz nam się wydaje, że a co mnie tam obchodzi ktoś, albo co ja kogoś mogę obchodzić. W duchu proroctwa czytamy, zachęcam tych, którzy twierdzą, że wierzą w prawdę, by trwali w jedności ze swoimi braćmi i siostrami. Nie dawajcie światu okazji do pomówień o ekstremizm, brak jedności i rozbieżności w naszym nauczaniu i życiu. Unikajcie niezgody. Musimy podkreślić znaczenie jedności nie dlatego, że wymagamy, aby inni nam się podporządkowali,
Ale skoro wszyscy dążą do pokory i uniżoności Chrystusa, wszyscy będą posiadali umysł Chrystusowy. Panować nas więc będzie jedność ducha. To niezwykle ważna cecha Kościoła Bożego, która go będzie odróżniać od wszystkich innych. Jedność ludzi wierzących. Spotkanie się z nimi to coś więcej niż tylko spotkanie z fizyczną czy cielesną rodziną. Bo ta przyjaźń z Bogiem będzie ich łączyła w coś, co nie da się określić. Tak ważną rzeczą i to należy właśnie do tej pobożności, jakiej nie było jedynie w czasach apostolskich. I jedność w modlitwie, ta trzecia rzecz. W drugiej księdze Kronik, 5 rozdział i wiersz 13. Druga księga Kronik, 5 rozdział i 13 wiersz. I tutaj czytamy tak. Tu wyliczeni są niektórzy gracze na instrumentach. I trębacze, i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały, dziękczynienia Panu. Gdy więc wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do chóru, do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem. Kiedy obecność Boża była wśród ludu Bożego? Kiedy wszyscy jednakowym głosem mówili, chwalili Pana. Bracia i siostry, te słowa nie zostały napisane tylko po to, ażeby przekazać historię narodu izraelskiego, ale jak apostoł Paweł mówi, po to są napisane dla naszego napomnienia, dla naszego pouczenia, abyśmy mogli korzystać z tych Bożych błogosławień. Ci wszyscy trębacze, wszyscy instrumentaliści, wszyscy chórzyści jednym głosem. Nie było żadnego dysonansu, nie było żadnych różnic. Wtedy, kiedy ta jedna melodia się podniosła do nieba, wtedy czytamy, że Pan Bóg odpowiedział to tym, że chwała Pańska napełniła świątynię Pana, tak czytaliśmy. A w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale i wierszu 31 niezwykle ważne słowa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. A może to było dlatego, że wtedy nie wolno było głosić Słowa Bożego. Myśmy też przeżywali w przeszłości różnego rodzaju sytuacje. I być może to bardziej łączyło lud Boży. Ale mówi, gdy oni klękali do modlitwy i gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, Bóg odpowiedział na ich modlitwy. Przypominacie sobie także reakcję na modlitwę zboru, kiedy Piotr był w więzieniu, a zbór modlił się. To były bardzo trudne czasy. Miejsce modlitwy było zamknięte. Różnie bywało też i w naszych czasach w przeszłości. Wtedy, gdy usłyszeli pukanie, wysłali dziewczynkę, ponieważ tak było wygodniej, tak było lepiej. Być może
musieli niektóre rzeczy, może Pismo Święte czy coś schować. Ona przyszła do drzwi, pyta się, kto tam? A Piotr mówi, Piotr. Pamiętacie, co powiedzieli? Kiedy ona usłyszała słowa, wróciła do zebranych i pamiętacie, co powiedzieli zebrani? To duch, to anioł, ale na pewno nie Piotr, żeby tak szybko i to wieczór reakcja nastąpiła. Bóg odpowiadał na modlitwy dlatego, że lud Boży był w jedności z sobą. I to zostało napisane dla naszej nauki. Tutaj jest powiedziane, gdy Duch Święty zstąpił, drugi rozdział, wiersz pierwszy, to jest powiedziane, a gdy nastąpił Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Ale chyba nie o to chodziło. Ale chodziło o to, jak Biblia Gdańska przekazuje, byli wszyscy jednomyślni na tym miejscu. I to było powodem, że szybko Duch Święty stąpił na nich. Nie było czasu, by czekać jeszcze na inne wydarzenia. Bóg reaguje natychmiastowo, jeżeli Kościół Boży spełni właściwe warunki, jakie powinny być spełnione. Dlaczego dzisiaj nie przeżywamy takich doświadczeń, ktoś by mógł powiedzieć? Czy dzisiaj Pan Bóg może tak samo działać? Popatrzmy, jak to było z uczniami. Przepraszam, że może powinniśmy już skończyć, ale jak to było z uczniami? Mateusz 17, rozdział, wiersz 19. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli mu, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? Pamiętacie, że Jezus Chrystus był na górze przemienienia? Do uczniów przyszedł ojciec z synem opętanym i prosił, aby uwolnili go od ducha nieczystego. Kiedy Pan Jezus wysłał 70 uczniów, aby głosili Ewangelię i gdy powrócili, to chwalili się, Panie, nawet duchy nam się poddawały. A tutaj przyszedł moment, kiedy mogli zaprezentować swój poziom duchowy, religijny, pobożność. Duch Święty, duch ten nieczysty nie wyszedł. Panie, dlaczego nie mogliśmy wypędzić? W Ewangelii Marka w 9 rozdziale, wiersz 33 i 34, znowuż Pan Jezus wraca do tej rzeczy, do tego wydarzenia, 33 i 34. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Tak często bywa. Szatan wie, w jaki sposób zahamować niektóre rzeczy, które powinny iść do przodu. Zajmuje ich drugorzędnymi, trzeciorzędnymi sprawami. A dla uczniów wtedy najważniejszym było, kto jest największy, kto ważniejszy, kto ma rację, kto właściwie postępuje, kto jest ze mną, kto mnie popiera. Ilu nas jest, jaką stanowimy siłę, co możemy zrobić? Bóg dlatego nie wywiera obecnie swojego wpływu, aby pozyskać wiele dusz dla prawdy, ponieważ są tacy, którzy nigdy się nie nawrócili. I wielu jest takich, którzy się kiedyś nawrócili, ale później odstąpili od prawdy.
Pamiętacie, jak Pan Jezus rozmawia z Piotrem i mówi Piotrowi: Panie, ja prosiłem za Tobą, aby nie ustała Twoja wiara. I do niego dalej mówi: a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Piotr chodził 3,5 roku z Jezusem Chrystusem, a jednak jego nawrócenie nie było takie, jakie powinno być. I dlatego, Piotrze, gdy ty się nawrócisz, będziesz utwierdzał braci moi. I tu jest powiedziane, że Bóg nieraz nie może wywierać właściwego wpływu, ponieważ z naszym nawróceniem nie zawsze jest wszystko w porządku. Czasem coś szwankuje w jedności z nauką apostolską, w jedności między sobą, czy w jedności w modlitwie. I dlatego w drugim liście Piotra, w 3 rozdziale, bo od tego zaczęliśmy, i wiersz, drugi list Piotra, 3 rozdział, 11 i 12, powtórzę ten 11 wiersz. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniśmy być my w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujemy i pragniemy gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Tutaj apostoł Piotr podaje, o co powinniśmy się starać, troszczyć, prosić Boga, aby Duch Święty zmienił to w naszym życiu. Ale w 12 wierszu mówi: jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego. Czyli to wszystko może być, ale jest uwarunkowanie naszą postawą, czy my naprawdę oczekujemy powrotu Jezusa Chrystusa. Jedność z Chrystusem i ze sobą nawzajem jest jedynym naszym bezpieczeństwem w czasie końca. Nie umożliwiajmy szatanowi wskazywanie na nas i mówienie o to, jak ci ludzie stojący pod sztandarem Chrystusa nienawidzą się nawzajem. Nie musimy się o nich obawiać, gdyż zużywają swoje siły na walkę między sobą, a nie przeciwko mnie. To jest 8 tom świadectw, 240 stron. To niezwykle ważne zdanie, niezwykle ważny cytat dla mnie. I dlatego, jeżeli oczekujemy nastania Dnia Bożego, w którym wszystko zniszczeje, wszystko to, o co nieraz zabiegamy w naszym życiu i zabiegają inni, a będzie ważne tylko to, jak wyglądało nasze życie, które jest owocem nawrócenia, i jak wyglądała nasza pobożność, czyli nasza relacja z Bogiem. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, od wiersza 12 mówi, Efezjan 5 rozdział i wiersz, przepraszam, nie 12, 25 do 27, tutaj mówi Paweł tak, Piotr tak, Paweł raczej: mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez nagany lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale aby był święty i niepokalany. Taki Kościół Bóg oczekuje
I taki Kościół Jezus Chrystus wprowadzi do Królestwa Bożego. To jest ten Boży ostatek, Boża reszta, którą Jezus z wielką satysfakcją wprowadzi do swojego Królestwa, przedstawi Ojcu i całemu Wszechświatu jako owoc swojej zbawiennej misji na tej ziemi. I na koniec objawienie, 7 rozdział, wiersz 12. Siódmy rozdział. Mówiąc amen, błogosławieństwo i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do nich: kto to są ci, którzy zostali przyodziani w szaty białe, skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie ty mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi barankowej, dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą się nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku. To są ci, którzy chodzili z Bogiem dzień po dniu, tak jak chodził Enoch i nie było go więcej, bo go Bóg zabrał. To są ci, którzy naśladowali Jezusa gdziekolwiek pójdzie. To są ci, którzy byli znienawidzeni, dlatego że służą Bogu i nie poszli na żaden kompromis z światem. Dlatego znajdują się w Królestwie Bożym. I Jezus Chrystus z wielką satysfakcją przedstawi ich całemu światu. To są ci. Uczyńmy wszystko, aby być na ten czas gotowymi i aby to stało się w życiu każdego z nas, byśmy mogli powiedzieć: oto jest ten, na któregośmy czekali, przyszedł, wybawił nas. Radować się będziemy w zbawieniu Jego. Amen.